Cześć, z tej strony. Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, i dzisiaj mam dla Was krótką informację, mianowicie event wielkanocny. Poszukiwanie pisanek. Co to właściwie jest, jak działa ten event, co możemy dzięki niemu zyskać i tak dalej, i tak dalej. Pewnie wielu z Was zadaje sobie te pytania, dlatego że ten event jest aktywny tylko raz do roku, właśnie na Wielkanoc, i pewnie wielu z Was nie wie o co w ogóle chodzi. Tak więc dzisiaj Wam pokażę, jak to działa, pokażę jakieś screeny i tak dalej. Natomiast oprócz tego, jeszcze omówimy sobie ogólnie tutaj eventy wielkanocne Nocne, dlatego że już oficjalnie dostaliśmy informacje jakie będą w tą Wielkanoc no i taki wiecie, krótki, szybki informacyjny filmik. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie no i możecie pisać komentarze, czy eventy wielkanocne wam się podobają Dobrze, myślę, że możemy zaczynać przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o eventy wielkanocne, to mamy oficjalnie potwierdzone szalone grzybowe żniwa, czyli promocje na grzybki plus zwiększoną szansę na grzybki z misji. Bardzo dużo osób mnie pytało czy będą jakieś paczki wielkanocne nigdy do tej pory nie było, więc ja tak zawsze odpisywałem, że raczej nie no bo nigdy nie było i wiadomo jak to wyglądało do tej pory, jeżeli ktoś gra tam kilka lat w natomiast na Sylwestra również nigdy nie było paczek jakichś specjalnych, no a ostatnio, w ostatniego Sylwestra w zasadzie jakieś tam paczki nam dali więc wiecie, no ciężko to przewidzieć może coś się zmienić, i tak dalej. Natomiast, no, jak widzimy, tym razem mamy tylko promocję. Co jest oczywiście bardzo fajne, dlatego że promocja dopiero była. No, i teraz na Wielkanoc dają nam po raz kolejny. Co do promocji, to oczywiście muszę o tym powiedzieć. Dlatego że promocja wystartuje, w ogóle eventy wystartują od piątku i będą trwały do poniedziałku, czyli przez 4 dni. To jest akurat bardzo fajne. Natomiast, jeżeli chodzi o promocję, to na sklepie internetowym home.syfygame.net powinna wystartować. Już od jutra, czyli od czwartku, już dzisiaj o północy powinna być. Dlatego, że ostatnio dostaliśmy informację, że te promocje na właśnie tym sklepie internetowym będą startowały dzień wcześniej, więc jeżeli nic im się nie zepsuje, powiedzmy to powinniśmy mieć promocję już właśnie dzisiaj od północy zachęcam oczywiście do używania mojego kodziku jak będziecie tam kupować, jak planujecie w ogóle jakieś grzybki kupować no bo kolejna promocja zgaduję, że będzie dopiero w ostatni weekend miesiąca tak mi się przynajmniej wydaje więc jeżeli planujecie robić jakieś zapasy i tak dalej może jeszcze na legendarny loszek to teraz będzie dobra okazja no i oczywiście mówię, używajcie kodu NEUTRAL wszystko macie na banerku nade mną będzie mi bardzo miło, możecie do mnie wysyłać screeny na Discordzie na jakimś tam Instagramie, na mailu i będziecie mieli po prostu większą szansę w konkursie, konkurs jeszcze nie dostałem informacji za marzec natomiast jeżeli chodzi stricte o konkurs to będzie, jak dostanę tą informację, no pewnie jak tylko mi tam wyślą, podobno mam dostać do końca tego tygodnia, to no teraz będzie powiedzmy jak dostanę, nie wiem, w czwartek albo w piątek to mogę nie zdążyć, może być dopiero w przyszłym tygodniu, dlatego że wiadomo teraz będą święta, ja też nie będę miał jakoś dużo czasu, ale spokojnie konkurs za marzec będzie i po prostu osoby które dostarczą mi screeny będą miały jakoś tam, jakąś tam większą szansę na zdobycie nagrody Ale o tym wszystkim powiem w filmie konkursowym Tak czy inaczej już od jutra powinna być promocja na tym sklepie internetowym Normalnie w gierce od piątku, powinna trwać do poniedziałku I możecie używać kodziku NEUTRAL Tu muszę powiedzieć, dlatego że sam nie byłem pewien czy oni zrobią w ogóle promocję na Wielkanoc Dlatego, że promocja była w tamtym tygodniu no ale jednak jak widzimy zrobili dobrze tak jak powiedziałem eventy od piątku do poniedziałku fajnie 4 dni mamy to poszukiwanie pisanek do którego zaraz przejdę mamy tango w twierdzy po raz kolejny mamy event expa 4 dni expa zawsze na propsie kocioł w kuźni mamy pupilki to też bardzo fajne że przez 4 dni no i sterylne sedesy no kombo bardzo fajne bardzo obfite jednak trzeba przyznać więc no tak to po prostu wygląda jeżeli chodzi jeszcze o legendarny loszek to Musimy pamiętać, że zamyka się w poniedziałek o godzinie 20, więc warto jeszcze jak tam mamy jakieś powiedzmy końcowe podejście, jak tam nam zostanie sam boss albo coś takiego to przed tą godziną 20 w poniedziałek jeszcze wbić na gierkę i to zrobić, żeby po prostu nasza szansa się nie zmarnowała. Dobrze, jeżeli chodzi o poszukiwanie pisanek, bo w sumie na ten temat najbardziej chciałbym tutaj najwięcej się wypowiedzieć może w tym temacie, głównie po to nagram ten film, no to mamy napisane, aby wziąć Udział w polowaniu na jajka, twoja postać musi osiągnąć co najmniej 75 poziom, aby móc znaleźć gniazdo pupili podczas zadania. Dokładnie, jeżeli chodzi o. O, tutaj mamy. Aha, dobra, tutaj jest kontynuacja tego eventu. Dokładnie, to poszukiwanie pisanek jest głównie związane z pupilami. Głównie związane z tym, że możemy dostać jedzonko do pupili, możemy dostać jajka, których jeszcze nie mamy. Więc, no, musimy mieć po prostu te pupile. To, jakby jest logiczne. Dlatego też trzeba mieć ten 75 poziom i znaleźć sobie gniazdo tutaj do pupili. O co chodzi z poszukiwaniem pisanek? Już tłumaczę. Wchodzimy podczas trwania eventu, czyli od piątku, i on będzie trwał z tego, co tam napisali, przez 4 dni. Czyli będzie trwał do poniedziałku, włącznie będziemy mieli tutaj u karczmarza takie specjalne zadania. Już wam pokazuję screenka, jak to wygląda. Cyk, no i widzimy, mamy coś takiego. Poszukiwanie pisanek, zaglądaj tu codziennie, aby otrzymać więcej wyzwań. No i mamy na dole taki pasek postępu. To jest bardzo podobne do tego eventu, który się nazywa bodajże letnie Fraj do zbiory. Z tym, że tam nie dostajemy chyba żadnych, chyba że tam jakieś klepsydry albo coś takiego. No ale nic ciekawego nie dostajemy, a na samym końcu czekamy na nas duży beryl i to jest taka nagroda główna natomiast tutaj dostajemy tak może wam pokażę w ogóle innego screena a tutaj to mam, jak już mamy wszystkie pupile złapane. Dobra, to może na razie tego. Jak widzimy, mamy takie pułapy tych punktów. Czyli za 150 punktów dostajemy w moim przypadku na screenie jedzonka. Za 225 punktów również jedzonka. Za 300 punktów również jedzonka. No i na końcu czeka na nas, jak widzicie, pupil. Przeważnie jest tak, że ten ostatni za wypełnienie wszystkich zadań, za zgromadzenie tych 350 punktów, ten ostatni pupil to jest jakiś tam mocniejszy, jakiś legendarny i tak dalej. Natomiast, no. To zależy, czy nam takowego brakuje Wiadomo, nie dostaniemy tutaj pupila, którego już mamy Tylko dostaniemy pupile, których jeszcze nie mamy jeżeli nam brakuje na przykład nie wiem samych powiedzmy letnich no to i dostaniemy podejrzewam tutaj jakoś po drodze jednego letniego No i na samym końcu również letni nam się trafi, no bo tych nam będzie brakować. Ale przeważnie tak to działało, że właśnie jakiś taki mocniejszy pupil, ten legendarny albo jakiś tam rzadki był na końcu, a na początku jakiś taki prostszy do zdobycia. Ja tutaj akurat mamy trzy pułapy z jedząkami, dlatego że jeżeli dobrze pamiętam, to na tej postaci, kiedy trwał ten event, brakowało mi tylko i wyłącznie krapiera. Dlatego, jak widzicie, mam sama jedzonka, no i na końcu czeka na mnie ten krapier. Tak to wyglądało, tak to ogólnie się prezentowało. Jeżeli chodzi o zadania to widzimy, mamy tutaj trzy zadania, codziennie te zadania nam się odświeżają, więc codziennie warto do tego karszmarza zaglądać, no i mamy w zależności od tego jakie zadania to tyle nam daje punktów. W tym przypadku na przykład mamy wypij następującą liczbę piw 10, no i wtedy nam daje 50 punktów. Jeżeli chodzi o kolejne to walcz na arenie 10 razy, mamy 25 punktów i wygeneruj nowe towary w sklepach 10 razy, mamy również 25 punktów. Po prawej stronie mamy licznik ile tych piw wypiliśmy ile razy zawalczyliśmy na arenie i tak dalej no a po lewej mamy ptaszka że na przykład te zadania zrobiliśmy no i no, tu są wszystkie informacje tu nie ma nic skomplikowanego więc jak widzicie tak to po prostu wygląda zadania są oczywiście co niektóre dla graczy grzybiących na przykład wygeneruj nowe towary no to raczej osoba free to play nie będzie tego robiła tak samo trzy paski no teraz będą fajne eventy więc nawet osoby free to play powinny robić trzy paski no ale walcz na arenie 10 razy na przykład można zrobić bez problemu, bez grzybków. No i tak to wygląda, tak to ogólnie się prezentuje. Jak widzimy, chyba mamy codziennie, chociaż nie, nie wiem. Chyba codziennie mamy 100 punktów do zebrania, albo nie. No tutaj mieliśmy 350. Jakbyśmy mieli codziennie 100, to byśmy musieli mieć 400. To może są tam za 10 punktów też zadania. Ja już nie pamiętam. Zobaczmy na drugim screenie. Nie, tutaj mamy tak samo. Też 50, 25. A tutaj to ja mam w ogóle te same, te same misje. To ciekawe. No misje każdy ma chyba inne, jak się nie mylę. Już nie pamiętam szczerze, jak to działa. Takich szczegółów nie będę wam tutaj mówił. Ale chyba na każdym kącie. Te misje są inne, jak dobrze pamiętam. No i tak to wygląda. Mamy po lewej stronie pozostały czas, czyli tam na tym screenie było 26 godzin. No tutaj czas będziemy mieli pewnie do poniedziałku. Zakładam, że do północy, ale to będzie sobie można sprawdzić już w trakcie trwania eventu. Poszukiwanie pisanek. No i dobrze, co w sytuacji, kiedy mamy wszystkie pupile złapane? W takiej sytuacji dostajemy, jak widzicie, jedzonka. Tutaj mamy również 150, punktów 225, i ten następny to był. 300, dokładnie czyli za te pułapy mamy jakieś tam jedzonka. No, i na końcu, jak widzicie, jak mamy te wszystkie pupile zdobyte na danym koncie, to również są to jedzonka. Jak zdobędziemy wszystkie punkty, to mamy po 10 jedzonek do każdego żywiołu, więc tak to się prezentuje. Co jeżeli ktoś już ma wszystkie pupile wykarmione na maksa? Szczerze nie wiem. Szczerze to nie wiem, czy dostaje jedzonka, czy może dostaje golda. Chyba coś takiego było, że się dostawało golda, jak już wszystkie pupile wy były wymaksowane. Ale to, no, jak ktoś będzie tak miał, to zobaczy, co dostanie i czy mu się to opłaca. Jak się najedzie na nagrodę, to tam wszystko pisze, co generalnie dostaniemy. Oczywiście, nawet jak mamy pupile wymaksowane, to w dalszym ciągu te owocki są przydatne, można je zbierać, można sobie za nie robić potki. Najlepiej po poziomie tam, chyba 632, wtedy każda potka kosztuje 10 milionów, więc to też jest gold, nie? Więc zawsze ok. Tylko pytanie, czy warto wydać na przykład, nie wiem, jakieś grzyby na rolowanie towarów, żeby te jedzonka dostać, ale to już sobie każdy Jakie ma nagrody? Każdy sobie zdecyduje, czy chce to robić, czy nie chce tego robić, i każdy to sobie jakoś tam przeliczy. Dobrze, tyle, tyle z mojej strony, więc tak na szybko wam powiedziałem o co chodzi w tym evencie, jeżeli chodzi o złapanie w ogóle pupili to można złapać pupile nawet takie których nie spełniamy warunków żeby je mieć, czyli powiedzmy nie wiem żeby złapać tam pupila w ziemi musimy mieć bodajże 20 poziom kopalni klejnotów my mamy tą kopalnię na poziomie 15 strzelam, a i tak ten pupil może nam się tutaj w tym na tym pasku pojawić, nie? więc to jest bardzo fajne, można sobie dostać jakieś pupile na które musimy czekać rok, na przykład nie wiem, ja chyba na EU1 teraz nie mam tego pupila z Sylwestra, jak się nie mylę, więc może mi się akurat wylosuje i nie będę Musiał czekać całego roku na niego, więc to jest jak najbardziej spoko i jak najbardziej będzie fajny. No głównie w zamyśle, żeby znaleźć te pupile, wiadomo, no ale no jak ktoś ma wszystkie pupile złapane, no to jedzonka, jak ktoś jeszcze karmi, to jedzonka też zawsze spoko. Zwłaszcza, że teraz będzie jeszcze event pupili, no a jak ktoś już ma wszystko wykarmione, no to no taki event chyba mniej przydatny. Chyba że tego golda dadzą jakoś więcej albo ktoś tam sobie zrobi te podki dzięki temu i też tam parę statmów padnie. No to jeszcze powiedzmy na plus. Ale dobrze, tyle z mojej strony. Tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. Ja wam chętnie odpowiem. No i chyba wszystko co powinienem powiedzieć wam już powiedziałem. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. Zostawiajcie kciuka w górę, na dole, pamiętajcie o tym i, tak jak mówię, piszcie, jeżeli coś Was trapi, to ja Wam chętnie postaram się do piątku w komentarzach odpowiedzieć, no bo wiadomo, mamy jeszcze dwa dni. Wszystko, dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.